Ruiny zawsze robią wrażenie. Są tajemnicze, magiczne i zagadkowe. Włosi znają ruiny z czasów antycznych. Pozostałości po opactwie cystersów w San Galgano wyglądają przy nich niezwykle. Jak otwarty rozdział średniowiecznej księgi. W XIV wieku głód i zaraza doprowadziły do upadku tego toskańskiego klasztoru. Opaci wybrali wygodne życie w Watykanie. Zostawili statek bez kapitana na pastwę losu. Kolejny przykład tego, że nawet w tym zakonie piękne ideały schodziły w cień w obliczu ludzkich słabości. Porzucony pomnik architektury fascynuje teraz turystów i artystów. To właśnie tutaj rosyjski reżyser Andrzej Tarkowski kręcił końcowe sceny swojej nostalgii. Zwiedzającym została świątynia pod gołym niebem. Wchodząc tu nie wiedzą, gdzie koniec, a gdzie początek. Jak na budowie, jak w rosnącym kościele. Wystarczy położyć dach. Najważniejsze.